Guma dedykowany pod łowienie sandaczy, jak i szczupaków z bardzo miękkiego materiału. Kanibal Shad w rozmiarze 17,5 cm. Kawał gumy ostro pracującej, idealnie wabiącej szczupaki. Dzień dobry, nazywam się Sebastian Żytki. Chciałbym Państwu zaprezentować nowości, które prezentujemy aktualnie na targach Rybomanii w Poznaniu. Nowości, której tak naprawdę jest cała masa. Wstępnie widzimy ją za moimi plecami. Pierwszą z naszych nowości jest przynęta gumowa Monster Shad, która wychodzi w dwóch rozmiarach, 18 i 22 cm i w wielu kolorach. Guma dedykowana pod łowienie sandaczy, jak i szczupaków z bardzo miękkiego materiału, idealnie nadająca się do łowienia z opadu, ale również do zwykłego jednostajnego prowadzenia. Jak widzimy, mamy wiele kolorów, od bardzo ostrych fluo po naturalne, imitujące prawdziwe ryby, czyli płocie na przykład lub okonie. Kolejną z naszych nowości, ale nie do końca, bo oczywiście znamy tą przynętę, jest to Hybrid Pike, ale wychodzi w tym sezonie w zupełnie nowych barwach, w kolorach, które naprawdę otwierają wodę. Jest to, nie ukrywam, niemalże jedna z moich ulubionych przynęt, za których pomocą łowię szczupaki. Szczupaki najczęściej łowię na płytkiej wodzie, przy czym ściągam przynętę bardzo, bardzo, bardzo wolno. Jak widzimy, Hybrid Pike jest taką przynętą składającą się z dwóch segmentów, część przednia, twarda, uzbrojona w kotwiczkę i do tego ogon. W zestawie mamy dwa, w razie czego, jeżeli by został uszkodzony przez zęby, możemy wykręcić i domontować zapasowy. Doskonałe przynęty, naprawdę gorąco polecam. Przechodząc dalej, dochodzimy do miejsca, w którym wiszą kanibale. Jak widzimy, oprócz tego, że jest cała szeroka gama nowych kolorów, trafiły również do nas nowe modele, o które tak naprawdę wiele lat już się upominaliśmy i rzucaliśmy taki pomysł, żeby one zostały wypuszczone na rynek. Jest to Kanibal Shad w rozmiarze 17,5 cm i to, na co bardzo wielu z nas długo czekało, 20-centymetrowy. Kawał gumy ostro pracującej, idealnie wabiącej szczupaki. To nie muszę chyba tutaj zbyt dużo mówić, bo to są akurat przynęty, które już wszyscy doskonale dobrze znamy. Oczywiście do naszej oferty trafiły również nowości twarde, czyli jerki. Jest to przynęta, którą kiedyś już widzieliśmy. Nazywa się Freestyler, tylko poprawiona wersja V2. Holograficzne malowanie, bardzo ładne, wszelkie detale odwzorowane. Idealna przynęta do łowienia w płytkich wodach, jest to przynęta wolno tonąca. Typowy jerk, ciągnąc wędką, szarpiąc, nadajemy jej charakterystycznej, ostrej, bocznej pracy. No, niemalże jedna z ciekawszych propozycji, jeżeli musimy wyciągnąć leniwe szczupaki z płytkiej wody. Jerk występuje w trzech rozmiarach, 11, 13 i 16 cm, no i w różnych kolorach, od naturalnych do takich bardzo ostrych, no, moich ulubionych zresztą. Na naszym stoisku można znaleźć również całą nową ofertę toreb, w które spakujemy nawet te największe przynęty. Torby są wyposażone już w opakowania. No i jest ich tak naprawdę ogrom. Każdy znajdzie coś dla siebie, czy idzie do miasta, potrzebuje czegoś małego, podręcznego, czy na łódź i musi mieć wielką, dużą torbę. Bardzo fajnie zrobione, ładna kolorystyka, bardzo wytrzymałe pudła w środku. Również polecam i przechodzimy dalej. Przechodzimy do wędzisk, w których jest cała gama, całe mnóstwo. Jak widzicie, za moimi plecami mamy wędki. Wędek tak naprawdę jest cała masa. Na samym stoisku myślę, że ponad 100 sztuk, jak nie lepiej. Wędki tak naprawdę są w trzech seriach. SG2, SG4 i Parabellum. Parabellum to ta seria, która została nam z poprzednich lat. Każdy znajdzie coś dla siebie. Wędziska zaczynają się od gramatury pół grama ciężaru wyrzutowego o przeróżnych długościach, a kończą na ponad 200-gramowych wędkach ciężkich pod casting. Oczywiście takich wędek castingowych, które są dopasowane do takich przynęt, jakie oferujemy, czyli ciężkich przynęt, też mamy całą masę, dlatego tak naprawdę każdy musiałby tutaj podejść i wybrać coś dla siebie, bo no, każdy z nas wybierze coś innego, a tutaj naprawdę jest w czym przebierać. Znaleźliśmy już przynęty, znaleźliśmy wędki. No, wypadałoby jeszcze dobrać odpowiedni kołowrotek bądź multiplikator,
i takie również marka Savage Gear ma w swojej ofercie. Kołowrotki występują w kilku wersjach. Zaczynają się od SG2, SG4, SG6, SG8. Znajdziemy również w naszej ofercie kołowrotki dedykowane do łowienia w morskiej wodzie z oznaczeniami SGS, na przykład SGS6 bądź SGS8. W dłoniach trzymam również multiplikatory SG6, SG8 i SG10, które występują w trzech rozmiarach wielkościowych 100, 250 i 300. Jak widzicie, z naszą marką jesteście w stanie dobrać dla siebie sprzęt od A do Z, od przynęty poprzez przepony wędki, kończąc na kołowrotkach, które gorąco polecam. Na koniec oczywiście zachęcam Was do śledzenia naszego profilu. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, napiszcie coś w komentarzu. No i pamiętajcie o dzwoneczku. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego.